I oczywiście witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam nowy składzik, właściwie jedna zmiana na taka konkretna wleciała do tego składu i ten składzik prezentuje się naprawdę już konkretnie, jak na konto od zera do, gdzie to naprawdę gramy sporadycznie. No i można powiedzieć, że w tej FIFA naprawdę poszło nam całkiem nieźle, a my lecimy z FUT Champions, ponieważ już się rozpoczął ten turniej. No i pokażę wam zmianę w składzie, jaka to nastąpiła, ponieważ ostatnio gdzieś tutaj będziecie mogli zobaczyć tutaj, albo tutaj będziecie mogli zobaczyć materiał, w którym to trafiłem, Diego Carlosa, czyli niesamowitego obrońcę. Zagrałem nim już 5 spotkań i to jest naprawdę dzik, to jest naprawdę kocur. I zastąpił on jedną z legend mojego klubu i legendę w FIFA, czyli Fabio Cannavaro, który grał naprawdę długo tutaj na środku obrony i prezentował się naprawdę bardzo dobrze. Tak jak widzicie, nie ma już go w składzie. Ze stylem gry cień myślę, że powinien pójść. Porównamy sobie jego cenę. Ile? 190 tysięcy teraz kosztuje. Ja troszkę poczekam, ponieważ kupiłem go za 172 tysiące. Wczoraj był za około 200 tysięcy, także rozegrało mnie 197 spotkań. Nie strzelił żadnej bramki, za to miał 8 asyst. No i jedna żółta kartka, ale wiadomo, czasami zdarza się ta żółta kartka. No, nie ma co być zdenerwowanym, ponieważ wiadomo, na obrońcę, no to jedna żółta kartka na tyle spotkań rozegranych to naprawdę nie jest zły wynik. A my czekamy na naszego pierwszego oponenta, który będzie miał najprawdopodobniej lepszy składzik od nas. Chociaż i tak ten składzik prezentuje się bardzo, bardzo dobrze, jak na składzik budowany od zera w zaledwie parę miesięcy. Ping wynoszący 56, zobaczymy, co nasz przeciwnik posiada. Skład 5 ikon najprawdopodobniej. No, dwie ikony, oprócz tego dużo karty, naprawdę bardzo fajnych, takich jak Carlos Tevez, Salvio. Jest to składzik nie taki oklepany, bo mamy tutaj chociażby Luisa Felipe, mamy Tete. No, zobaczymy, jak to będzie. No, i Toty Alisson na bramce, to zobaczymy. I zobaczymy, jak sobie poradzi. A, stracimy szybko brameczkę na 1 do 0 w trzeciej minucie. Rozklepał mnie teraz nasz przeciwnik, miałem niewykorzystaną okazję w pierwszej minucie, zaraz po rozpoczęciu bramkowym, zaraz po rozpoczęciu od środka. Mam nadzieję, że to się zmieni, teraz mamy okazję. Jeszcze jest Lorenzo Insigne, ale no niestety nie udało się nim pokręcić, ale może teraz. Marcus Rashford, zobaczymy, co zrobi Marcus Rashford. Marcus Rashford, no niestety nic z tego nie wyszło. No i mamy wyrównanie, zaraz po tym, jak straciliśmy brameczkę. Także mnie to naprawdę bardzo cieszy. Marcus Rashford, no kto inny jak Marcus Rashford? No po prostu to jest Marcus. I zdobywamy brameczkę na 1 do 1. Czy to będzie szybka odpowiedź? Marcus. Marcus i to jest bramka na 2 do 1. Już przeciwnik pewnie sfrustrowany, ponieważ prowadził przez chwilę, a teraz kilka błędów z jego strony. Nie gra jakoś dobrze, nie robi żadnych dragbacków, po prostu szybka piłka do przodu i to się mu opłaca, ponieważ zdobył jedną bramkę w ten sposób, aczkolwiek po moim błędzie, gdzie to po prostu nie wykorzystałem swojej okazji. Wiadomo, niewykorzystane okazje lubią się mścić i poszła szybka kontra i teraz zobaczymy, co zrobimy. No niestety nic. Chociaż jeszcze jest okazja. Zobaczmy. Coś takiego, coś takiego. Cyk. Lorenzo, ale Lorenzo. Coś ostatnio osłabł ten zawodnik w moim składzie. I mamy rzut wolny. Do rzutu wolnego podejdzie Bruno Fernandes. Nic z tego nie wyszło. Ale jeszcze jest Zlatan. Również nic z tego nie wyszło. Ale mamy jeszcze okazję. Siedliśmy teraz na naszym przeciwniku. Czy to nam się opłaci? Markus. No, Markus był bliski zdobycia bramki, ale niestety. Ale teraz ładna brameczka. Zlatan Ibrahimowicz. Strzelamy na 2-3 do 1. Już 2 do 1 chciałem powiedzieć. 3 do 1. Także naprawdę bardzo fajnie. I mnie to cieszy jak najbardziej, ponieważ zdobywałem prowadzenie po pięknej akcji. Strzał z pierwszej piłki Zlatana Ibrahimowicza. No, ten meczek się powoli rozkręca. No i kolejna brameczka, no 4 do 1 strzelamy. Szybko, łatwo i przyjemnie poszło. No i mamy bramkę na 5 do 1, przeciwnik nadal nie wychodzi. Czy może jednak wyjdzie? Zobaczymy.
Czy to jest rage quit? Uwaga, czy to jest rage quit? No niestety nie ma rage quitu, a szkoda, bo przydałoby się, żeby przeciwnik wyszedł i nie marnował mojego czasu. To znaczy, to nie jest może marnowanie czasu, ale wiecie o co chodzi, ponieważ no mimo wszystko, no to są macie bardzo jednostronne, chociaż z drugiej strony, skoro tak mam taką w miarę formę, to może jakby się udało nawet wybić top 100, w co wątpię. Aczkolwiek w tym tygodniu naprawdę chcę pocisnąć, bo będę miał więcej czasu, bo w weekend nie będę pracował, także naprawdę bardzo spoko. No i mnie to cieszy, ponieważ będzie więcej czasu na grę, tym samym nie będę musiał odkładać wszystkich spotkań na niedzielę. No i zobaczymy, i to jest kolejna bramka. Już teraz przeciwnik dobity ewidentny. I chciałem powiedzieć tylko, że skill rating będzie rósł dzięki większej ilości strzelonych bramek. No zobaczcie. Zdecydowanie przewaga w tym spotkaniu. Ja nic w składzie nie będę zmieniał, bo wiadomo, zwycięskiego składu się nie zmienia. No proszę, i przeciwnik czyżby robił comeback? Bramka? Neymarem? No, złoty Neymar nawet na tym etapie gry potrafi zrobić różnicę. Ale za to Frank Kessié. Chwilę po tym, jak Lorenzo Insigne wykorzystał swojej okazji, strzela bramkę nad 5, 7 do 2, gdzie tam 5, 7 do 2. Różnica bramkowa wynosi 5, a nie, że my strzelamy piątą bramkę, także mnie to cieszy. Za każdym razem mnie bramka moja strzelona bardzo cieszy, ale cóż, Frank Kessié, podobnie jak w naszej karierze, jest znowu bramkostrzelny i to mnie bardzo cieszy. Czemu ja mówię, że mnie tak bardzo cieszy wszystko, skoro mnie... A zresztą... Nieważne, nie czepiajcie się. Czasami się zdarzy komuś powtórzyć. Jest 9 rano, tak jak możecie słyszeć po moim głosie. Wstałem co prawda nie aż tak dawno temu. To znaczy, jakiś czas temu wstałem, ale zdążyłem się rozbudzić, żeby już zagrać pierwsze spotkanie w Champions. I zagramy jeszcze jedno, tak mi się wydaje. Nie wyszło pokręcenie teraz. I kolejna bramka już 8 do 2. Czemu przeciwniku nie wychodzisz? To jest już niemalże pogrom. Trzeba coś więcej mówić Zlatan Ibrahimowicz. To jest jednak Zlatan. Zlatan Ibrahimowicz, ależ mi chodzi ta piosenka dzisiaj po głowie, nie wiem czemu. Może dlatego, że Zlatan jest po prostu Zlatanem. I to jest magia Zlatana. Marcus Rashford strzela bramkę i tak dalej, poszło tam. Coś czuję, że z tego będą szoty, gdybym był większym youtuberem, to byłyby szoty, ale no jak widać moje zasięgi mojego kanału jeszcze na to nie pozwalają. Ale możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to mi bardzo pomaga w rozwoju kanału. I mamy wreszcie koniec tego meczu. Koniec tego meczu. Ile można było czekać na zakończenie tego meczu? Taki mecz niezbyt lubię. Po prostu to był taki free win, można powiedzieć. Ponieważ przeciwnik nie zaprezentował nic dobrego, zobaczycie. No po prostu siedliśmy na naszym rywalu i zdobywamy 10 bramek, aż 10 bramek, więc naprawdę to jest spoko, ponieważ można swój skill rating podwyższyć. A ten skill rating tak naprawdę ma tylko i wyłącznie znaczenie, kiedy gramy o top 100, ale że ja nie będę grał o top 100, to po prostu... To dla mnie to po prostu jest 10 bramek zdobytych. I zapomniałem powiedzieć o jednej zmianie, ponieważ na bramce jest Thibaut Courtois. Oprócz niego możemy... Napiszcie mi w komentarzu, czy lepszy jest Thibaut Courtois, czy Jan Oblak, ponieważ mam zagwozdkę. Ponieważ może zagrać tutaj i Thibaut, i pan Jan Oblak. I tak jest nam... Na razie Thibaut Courtois dla mnie broni lepiej, ale aczkolwiek nie są to jakieś wybitne interwencje. Na razie nie miałem aż tak dużo okazji, żeby się wykazać, także koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jaki bramkarz jest lepszy. No i zobaczymy, co teraz posiada nasz przeciwnik. Posiada bardzo dobry składzik. Ma Marcusa Rashforda. Kto ma Marcusa Rashforda, ten od razu ma przewagę. Oprócz tego świetna obrona. Ten Dawid Silva mnie zastanawia. Zbyt dużo na niego nie grałem.
No zobaczymy, standardowo, zobaczymy. No i ten Mason Greenwood na ataku, jak ja żałuję, że nie zrobiłem tego SBC, bo on mi by się przydał teraz do składu, ale co mogę poradzić? Aj, teraz Mason Greenwood to jest Mason Greenwood. 5 gwiazdek słabszej nogi, no robi jednak swoje. A z drugiej strony w ostatnim meczu też straciłem bramkę jako pierwszy i wygrałem takim rezultatem, więc no tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ale teraz zasadził Sergi Milinkowicz-Savic jedna z jego pierwszych bramek w naszym zespole, w sumie chyba trzecia. Także mnie to cieszy, że strzelamy bramkę na 1-1. No ciężki to jest mecz i muszę się skupić na tym, żeby wygrywać. Bo chcę osiągnąć jak najlepszy wynik w ten weekend. Aj, Dawid Silva strzela bramkę. No 2-1, myślałem, że uda się dociągnąć ten wynik. Naprawdę przeciwnik pomimo przeciętnego składu, to znaczy przeciętny, taki przeciętny jak na ten etap gry, nie jest jakiś wybitny. Potrafi zrobić różnicę i jednak taki gracz się szanuje, że takim składem potrafią grać w miarę, wiecie, na poziomie. No ja niestety nie potrafię. Ojoj, przez przypadek, to był misklik, przez przypadek nacisnąłem strzał po raz drugi i na czerwonym wyszło. Może teraz, finezyjnie, Zlatan, jeszcze mamy rzut rożny. No ciężki meczek się szykuje. Dobra, zobaczmy sobie takie dośrodkowanie na Zlatana, niestety nie ma bramki, jeszcze Fronkes i wywalcz tą główkę, a i niestety koniec pierwszej połowy. Teraz już to aż tak nie funkcjonuje, więc trzeba zrobić zmiany. Zdecydowanie. Mamy większe posiadanie piłki, aczkolwiek przeciwnik oddaje strasznie dużo strzałów. Na prawe skrzydło wejdzie Gnabry, a na lewe wejdzie sobie Kubo. Tylko muszę go znaleźć. Jest Kubo. To jest już chyba GG dla mojego przeciwnika, bo zrobił bardzo dobrą rzecz teraz. A ja muszę zrobić zmianę. Kubo wejdzie na SPO, a na prawe skrzydło wejdzie sobie Kingsley Coman, który zamieni się z Serciem Gnabrym. A zobaczymy, może to zadziała. Mamy jeszcze troszkę czasu, żeby odrobić ten wynik, aczkolwiek będzie naprawdę bardzo ciężko. Mamy rzut karny. Zobaczymy, czy uda nam się go wykorzystać. Laurent Blow. Okej, mamy to, moi drodzy. Mamy strzelony rzut karny. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ho, ho, ho! Ale teraz szybko poszło. Mamy bramkę na 3-3. Oj, 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 robi się ciekawie. Jak on to strzelił? Thibaut Courtois, co ty zrobiłeś? Nie, nie. Tak jest, Kubo, mamy to. Bramka na 4-4, ależ to jest meczycho, moi drodzy. Koniecznie łapeczka w górę, za to spotkanie się należy. Tak jest, moi drodzy, ależ mamy to, vamos! Nie spodziewałem się, że to wejdzie, mamy to, ależ to było spotkanie, ojeju! Przeciwnik grał naprawdę na dobrym poziomie, aczkolwiek to my odnosimy ostateczne zwycięstwo. Czyżby nowe zmiany w składzie doprowadzą nas do elity? Mam nadzieję, że tak, bo fajnie by było się zweryfikować przed FIFA 21, ponieważ w FIFA 19 się zweryfikowałem
Jakoś tak wyszło, że się zweryfikowałem, a tutaj będzie naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się wbić elitkę. No cóż, mamy 2 do 0 bilans tak na razie, ale tak jak mówię, to są tylko początkowe spotkania. I może być naprawdę bardzo ciężko tą weryfikację. Daliśmy więcej strzałów, takie samo posiadanie piłki. Ale cóż, na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawicie tą łapeczkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, kogo lepiej używać na bramce, Thibaut Courtois, czy może Jana Oblaka. Także, no cóż, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce i oczywiście standardowo strzałeczka.